Witam. Dzisiaj pokażę, jak zrobić ze sklejki budę dla pieska. Raczej nie budę, tylko domek, bo nie będzie to stało na zewnątrz, tylko w środku. Ma tutaj parę takich udogodnień w postaci okienek i, co najważniejsze, otwierany dach. Po co? Do końca nie wiem, ale zrobiliśmy coś takiego, żeby był łatwiejszy dostęp do pieska. Ma być to, powiedzmy, taki domek dla pieska, który jest w takim zakładzie, w drukarni. I tam będzie po prostu miał swoje miejsce, takie legowisko może bardziej, o. Ale na wzór budy. Cała buda będzie zrobiona ze sklejki. To jest sklejka grubość 12 mm. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest wodoodporna, czy suchotrwała. Nie zastanawiam się nad tym, bo będzie to w środku i nie będzie poddawane warunkom atmosferycznym. Także raczej nic się z tym nie stanie. Chyba że dingula się zsiusia, to może być problem. Mamy specjalistyczny projekt na kartce papieru, która jest w telefonie. No i dobra, to jest mniej więcej, jak to ma wyglądać. Coś takiego. No co, no trzeba się skupić na tym, żeby powycinać formatki. Zrobimy tak, że będzie podłoga pełna. Do tego będą przykręcone ściany i góra będzie też właśnie z płyty, ale będzie to zrobione w taki sposób, że postaram się, zobaczymy, albo dam na magnesy, albo dam na kołki takie, że po prostu będziemy wsadzać. To jest co prawda sklejka 12, to może być problem, żeby zrobić to otwory na kołki. Z otwory na kołki, bo jest troszeczkę cienka i każda, powiedzmy, jakaś taka delikatne odejście może spowodować, że nam się to przewierci. No, to będzie w sumie ciekawe. Rzućmy okiem na wymiary i teraz tak, co ja tutaj widzę? Dobra, i 60 szerokość, a długość zrobimy X do potęgi drugiej. W nawiasie. A. I teraz pochwalę się, że chodziłem do liceum, gdzie były... Nie pochwalę się, bo nie pamiętam. Chciałem jakąś funkcję wpisać, ale nie wiem. Bo jak omawiali funkcję, to ja kamieniami rzucałem w szkołę. Będziemy to ciąć zagłębiarką. Ale muszę powiedzieć, że wcześniej miałem zagłębiarkę sieciową i wymieniłem na akumulatorową. Strasznie długo się zastanawiałem, czy ta akumulatorowa zagłębiarka będzie ok, skoro ja w sumie dużo lubię dużo robię w warsztacie i powiem szczerze, że taka krótka recenzja. Kiedyś może nagramy o tym film. Płyty mam docięte. Formatki będziecie mieli w opisie. Już widzę, że zrobiliśmy błąd, bo nie uwzględniliśmy grubości tej płyty. Nie, bo chodzi o to, że my zrobiliśmy 70 na, powiedzmy, tam 50. No i teraz 50 jest tak jakby odtąd dotąd, ok. Tu będzie dobrze, ale będzie brakowało, nie? Czyli po prostu, a jakbyśmy dali w tą stronę z kolei, no to tu by pasowało, ale na zewnątrz by nie pasowało. Ale dobrze, że mamy jedną sklejkę więcej, to po prostu na niej, na podstawie tej sklejki zrobimy sobie bazę. Tak. Czyli po prostu będzie ją trzeba dociąć na więcej, no to 70 plus 24. Plus dwie grubości płyty, nie? Czyli 24. Wow. Co? Już szukałem troszkę, ale... Oj, Grzesiu. Nie, no bardzo dobra. Co? Chłopie, jaki portal. Jest pięknie. No dobrze, no, mogło być ładnie, ale... I każdy sobie się nie powstydził. Bez przesady. Oczywiście. Lingula będzie zadowolona. To może od razu sobie okienko zróbmy. Przecież to nie może być tak, że
nie przemycimy czegoś od siebie. I proponuję, aby okienkiem było... Bateria! No jak stąd? No popatrz, jaki piękny. 7,5. 7,5! Miara w oku! Ja wam teraz pokażę, to już chyba wcześniej pokazywałem na filmie ze ścianą, który nie ma dużo wyświetleń. Gdybyście chcieli wejść i kliknąć to. No, ale pokażę jak ten, jak trzymać wyżynarkę, żeby widzieć dobrze miejsce, w które się tnie. Pokażę wam jeszcze jeden trik, jak zagłębić się w płytę bez nawiercania otworu. Jak jest brzeszczot, to się chyba nazywa. Jak jest, teraz nie widzę, no? Jak jest zakończony właśnie tak jakby ostrym tym zębem, to możemy się zagłębić tak. Pokażę wam fajny bajer. Coś takiego. To są takie malutkie papierki ścierne z takim właśnie, z takim czymś. I to dochodzi w bardzo ciężko dostępne miejsca. W zestawie mamy trzy rodzaje tych papierków. 80, 120 i 220. Co jest bardzo fajne, to jest z takiej gąbki zrobione. I teraz popatrzcie, jeżeli mówię, no coś tam sobie szlifujemy na równym, to nie ma problemu. Ale jeżeli powiedzmy są jakieś takie łuczki albo coś, to popatrzcie jak to się fajnie, o, nawet tak możesz, nie? Czyli mała rzecz, a dosyć precyzyjna. I jak coś to nie wiercicie na skraju, tylko starajcie się wywiercić tak, żeby wywiercić tak jakby w odpadzie, nie? No i co? Wprowadzamy brzeszczot. Troszeczkę pod kątem, ale tak miało być. Musimy troszeczkę zmodyfikować sposób łączenia sklejki. Nie chcę mi się tego łapać na klej taki do drewna. A wkręcanie wkrętów powoduje, że sklejka się rozchodzi. Bo to jest cieniutka, to jest... Dwunastka. Skleimy, damy klej. Gorący, troszeczkę. Mhm, żeby złapało po prostu. Tak. No i wbijemy parę gwóźdków. Tam dwa wkręty, tu trochę kleju. Widać, że robimy to pierwszy raz. Jakby ktoś chciał robić takie coś, to jednak te kątowniki jest chyba najlepsza opcja, nie? Idealne, Kacprze. Kacper, czyli jak to ostatecznie zrobiliśmy, powiedz? Połączyliśmy wszystkie metody. Połapaliśmy na kątowniczki. Ale co, jest źle? Jest bardzo dobrze. Nie, myślę, że pieskowi to nie zrobi różnicy. Tu poduszkę taką głęboką. I to się przykryje. Ty. Chyba to jest to. I tak, mamy dociętą już całą budę, poskręcaną. Najwięcej zabawy było z dachem, bo chcieliśmy właśnie, żeby to jakoś się tak fajnie składało. No i się udało właśnie przenieść te kąty. No i jest to zrobione.
tak jak tutaj widzicie. Jest ok. Co nam zostało? Uchylany dach. Przykręcimy zawiasy. Będzie po prostu to tak się otwierało. Mega, mega. I dzięki temu będziemy mogli, nie wiem, włożyć tam jakieś legowisko dla pieska albo jakieś inne rzeczy. Pomalujemy to na biało, różowo, czerwono. Nie wiem jak, ale jakoś to pomalujemy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie trzeba zrobić małe okiennice, to je zrobimy, bo mamy... Chociaż nie, w sumie nie chcieliśmy robić okiennic, żeby piesek mógł wystawiać łebek, tak? Okej. Okay. Teraz przełożymy... Powiedz mi tylko, dlaczego to kleimy? Żeby się trzymało, żebyśmy mogli sobie zaznaczyć równo, żebyśmy mogli przykręcić później zawias bez tego, bez problemu. Mamy sklejone. Teraz sobie zmierzymy, ile my tutaj zrobiliśmy tego daszku. Wychodzi, że 10 cm. Wygląda tak. Teraz to tylko odsuniemy, tak żeby to było wyrównane względem boków. Tak, tak. Połapiemy to jeszcze sobie z góry, w sumie, bo to ani jedną, ani drugą już nie zjedzie, jak będzie przyklejone. Wyrównamy, zaznaczymy i przykręcamy zawiasiki. Wykorzystał z takich, no, zwykłe zawiasy. Nie potrzeba nic więcej. Akurat nie są takie duże, takie wejdą tutaj pod spód i chyba się będzie otwierało. Dobra, ten piesek chyba z metrówką nie będzie łaził, nie? No i teraz chwila prawdy. Pięknie. No i to jest to. Daszek mamy zrobiony. Działa. Teraz tylko przyszlifujemy te krawędzie, które były cięte. Ja używam kleju tego gorącego ogólnie do wszystkiego, ale... Jak robisz kanapki też? Tak, bardzo smaczne jest. A już parę razy robiłem takie eksperymenty. Dobrałem gorący klej na drewno i się trzyma bardzo dobrze. Szybko łapie i się trzyma. Budę mamy już skończoną. Jest tutaj super skomplikowany mechanizm dociągowy. Raczej wciskający. Wciskająco-dociągowy, przytrzymująco. Stabilizujący. Chodzi o to, że po prostu, nie wiem, albo płyty były krzywe, albo zrobiliśmy krzywo tą budę i dlatego coś tak odstawało do tego. Coś tak pokombinowaliśmy. Miejmy nadzieję, że farba przykryje. No, a do pomalowania będę używał farby od Remersa. All Farb. I to jest, jakbyście chcieli to teraz znaleźć, to musicie szukać olejowa farba. Olejowa farba. Eko. Podrzucimy linka w opisie, także jak ktoś będzie zainteresowany bardziej, to będzie mógł sobie to sprawdzić. Co jest najważniejsze, że jest to ekologiczna farba, nie śmierdzi. Można ją używać do malowania rzeczy, które chcemy, żeby były w środku, bo ona tutaj nie ma jakichś takich rozpuszczalników ani innych rzeczy. Także jest, no, ładnie pachnie i jeżeli będziemy malować w mieszkanku, to na pewno nas nie będzie bolała głowa. All Farb, wodna farba kryjąca na bazie surowców odnawialnych do drewna stosowanego wewnątrz i na zewnątrz. Tu jest napisane, że można tym malować wyposażenie placów zabaw, czyli na rzeczy, czyli do rzeczy, które mają kontakt z dziećmi, jak najbardziej się nadaje. Tu jest jeszcze napisane, że to jest produkt wodny z bardzo małym dodatkiem rozpuszczalników i to naprawdę czuć. Czyli chcesz dać widzom powąchać, tak? Tak, dam widzom do powąchania. Na pewno nie śmierdzi i to jest ważne. Tutaj mamy w sumie z tych produktów takich od Remersa tego typu, no to mamy All Farb i Deck Farb. To się teraz nazywa farba silnie kryjąca, a to jest farba olejowa. I ja tak zauważyłem, jak sobie testowałem te farby, to że ta olejna, ona olejowa, ona jest, powiedzmy, taka delikatna. Ona nie robi takiej powłoki, tylko jak, no zobaczycie, jak pomalujemy tutaj ten daszek, to będą tak
Taka jest pastelowa, o. Tak ładnie można by to nazwać. No i naprawdę, no, nie śmierdzi. I to jest jeszcze istotną cechą tych farb, tak samo jak tej olejnej farby, olejowej, i tak samo jak farby tej deck farb, czyli silnie kryjącej, to, że farby można ze sobą mieszać. Niekoniecznie olejową z deck farby, ale jeżeli mamy, powiedzmy, dwie farby te olejowe, to możemy sobie wymieszać kolory, przez co uzyskamy kolor taki, jak nam się podoba. Tutaj tak, grupa, to jest takie dostępne, to są takie kolory. Ich tu jest takie kolory w sumie ziemi. 12 kolorów plus biały. W tej broszurce nawet jest napisane, co prawda, do tej deck farb, czyli tej farby silnie kryjącej, jakie kolory trzeba zmieszać ze sobą, żeby uzyskać jakiś tam inny kolor. I tutaj mamy różowy, biała 2,5 litra plus czerwień szwedzka 0,75. Może nikt nie będzie kupował dwóch puszek, żeby to zrobić, ale jeżeli policzymy sobie tam, powiedzmy, jakoś proporcje, no to wtedy wyjdzie nam, że nie wiem, na przykład damy tyle i tyle mililitrów tej i tyle mililitrów tej i nam wyjdzie właśnie taki różowy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego Facebooka.